Jest bardzo, bardzo wcześnie rano, ale to jest jedyny czas, kiedy możemy coś w spokoju dla Was nagrać. Jest trochę energii dla Patrycji, jest trochę energii dla mnie i do zobaczenia na balkonie. Panie, mam pierwszeństwo. Tak jak u nas na kręgu zawsze jest, się śmiejemy. Tu ja tak jak kolega, ale teraz nie mamy takiej możliwości, żeby powiedzieć, że tak samo jak ktoś poprzedni. Słuchajcie, mamy do podzielenia się z wami tym, jak przeżywamy ten czas tej izolacji, bo hashtag zostań w domu. Siedzimy z dziećmi w domu, już czwarty tydzień zaczynamy. I oczywiście bywa bardzo ciężko, ale staramy się patrzeć pozytywnie i szukać pozytywów w całej tej sytuacji. Ja jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że Kuba może pracować z domu i jest razem z nami. Dzięki temu też nie przemyka mu przez palce to, jak rozwija się Filip, no bo umówmy się, jak ktoś jest 8 godzin w pracy, wraca i widzi, jeżeli akurat młody nie śpi, to widzi go 2-3 godziny, a potem już jest sen nocny, więc nie ma też za bardzo kiedy budować relacji z takim maluchem. I bardzo się cieszę, że tutaj Kuba ma taką możliwość, żeby z Filipem też ten czas spędzać. Bo wiecie, pracując przy komputerze można zamotać młodego w chustę i po prostu z nim siedzieć przytulonym i jakoś tę relację rozwijać. To ja tak jak koleżanka dodam jeszcze, że bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy wcześniej składali świadectwo i mówili, że o, mają tyle czasu, to nam się doba skurczyła. Nabraliśmy szacunku jeszcze większego, bo mieliśmy, ale jeszcze większego do pań przedszkolanek, do pań pracujących w żłobku, no bo właśnie dostaliśmy kilka dodatkowych etatów, bo poza tym, że jest normalna praca, normalny home office, to jeszcze trzeba przygotować zajęcia dla przedszkolaka, zajęcia dla dziecka żłobkowego, być zatrudnionym jako kucharz, sprzątaczka i tak dalej, ale mimo wszystko, mimo że tego czasu jest mniej i teoretycznie powinny pojawić się nerwy, to jest taki czas, kiedy tych nerwów jest mniej i jest relacja w rodzinie taka bliższa. I to jest naprawdę wspaniały, wspaniały czas. Ja mam dodatkowo taki pokój w sercu, jakiego nie miałem nawet przed kryzysem. Nazwijmy to kryzysem. Wiadomo, brakuje nam bardzo spotkań, brakuje nam uwielbienia piątkowego, brakuje nam uwielbienia w Sadowicach, brakuje nam uśmiechu Wojtka i Renki, brakuje nam was wszystkich. Ale ten czas mimo wszystko jest dobry, bo nasza rodzina się zbliżyła. Widzimy, jakie mają relacje Ula i Szymon między sobą, że się bardzo poprawiły. I dziękuję Panu Bogu i za ten pokój w sercu, który mam, i za te relacje, które się w naszej rodzinie tworzą między każdym członkiem z osobna i jako całe statko. Ja bym chciała się jeszcze z wami podzielić słowem.
Z Księgi Izajasza, to jest fragment, który zawsze do mnie wraca, który wierzę, że dostaję od Ducha Świętego w momencie jakichś niepokojów, lęków. To jest rozdział 41 Księgi Izajasza. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja cię wspomagam, wyrocznia Pana, odkupicielem twoim święty Izraela. Wiecie, może mi jest łatwiej, bo ja jestem Jakubowa, ale gorąco wierzę w to, że wszyscy jesteśmy Jakubowie, a przede wszystkim wszyscy jesteśmy Chrystusowi. I nie musimy się bać, nie musimy się lękać, bo z nami jest Bóg, tak? I On jest dobry. I wszystko będzie dobrze. Ale chciałam wam jeszcze przeczytać, co jest parę wersetów później. A propos pustyni, o której mówił ksiądz Marek. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. A żeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli, że ręka Pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Więc teraz jest czas pustyni, a mam takie głębokie przekonanie, że idzie nowe i Pan Bóg chce zmieniać nasze serca, sadzić w nim nowe rośliny. I po tym czasie pustyni na pewno przyjdzie coś nowego i dobrego. Tak, ja się z żoną zgadzam, jest jedność w małżeństwie, bo ja mam takie poczucie od początku tego czasu, że idzie takie nowe, do którego nie bylibyśmy się w stanie przygotować, gdyby nie ten czas oddzielenia nas wszystkich od siebie. Idzie takie nowe, że nas mocą Bożą pozamiata. Niech tak się dzieje. Błogosławimy wam na tę noc, na początku tego dnia, błogosławimy wam na tę noc. Niech was Pan Bóg ma w swojej opiece, niech wasz sen chwali również Pana Boga. Trzymajcie się ciepło i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Filip się obudził, także to już znak, że trzeba kończyć. Kochamy was bardzo. Pa, pa. Pa, pa. Jeszcze a propos nowych kwiatów na pustyni, o których mówiła Patrycja. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że kiedy ranne wstają zorze, są ranne. Wolność. Pan zaś to duch, a gdzie duch Pański, tam wolność. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się poprowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, który daje życie w Jezusie Chrystusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Pan Jezus nam przyniósł prawdziwą wolność, której może doświadczyć każdy, kto się pozwoli wyzwolić i pod natchnieniem Ducha Świętego uczy się w tej wolności żyć. Najbardziej zniewala nas grzech, szatan i lęk przed śmiercią. Ale w tym wszystkim możemy doświadczyć wolności przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niełatwo jest nabyć tę wolność i żyć nią, ponieważ w naszej codzienności doświadczamy, ile rzeczy nas wewnętrznie zniewala i jak bardzo jesteśmy uzależnieni od różnych rzeczy. Od nas zależy, czy
czy będziemy żyć w prawdziwej wolności dzieci Bożych, czy też będziemy zniewoleni. Duch Święty nigdy w nas nie działa wbrew naszej woli, ponieważ czeka On na nasze posłuszeństwo, oddanie i współpracę. Trzeba tylko pozwolić Duchowi Świętemu prowadzić nas do całkowitej wolności i uczyć się słuchać natchnień Bożych w codzienności. W wielkiej cierpliwości przedstawić Panu swoje problemy, często swoje bunty, samowolne decyzje, które tak często nas krępują i zamykają na działanie łaski Ducha Świętego. Całe nasze życie uczymy się słuchania, posłuszeństwa w najdrobniejszych rzeczach, w pełnieniu codziennych obowiązków, posłuszeństwa drugiemu człowiekowi, wyrzekania się swoich racji i opinii, przyjmowania codziennych wydarzeń. I właśnie w ten sposób możemy codziennie pokonywać nasz egoizm, wyrzekać się samych siebie. Przez to wszystko dojrzewamy do wolności dzieci Bożych, do wolności Chrystusowej w Duchu Świętym. Uwielbij Pana za to, że Cię wyzwolił od grzechu, od szatana i od śmierci. Dziękuj Mu za dar wolności, w której nie ma lęku. Za rozwiązanie różnych wewnętrznych i zewnętrznych problemów, które kiedyś Cię krępowały. Przepraszaj Pana za to, że nie zawsze wybierałeś wolność, lecz drogi bez Boga. Za to, że nie chciałeś się oderwać od różnych przywiązań. Za to, że żywiłeś w sobie złe wspomnienia, które Cię jeszcze bardziej zasmucały. Przeproś Pana za Twoje nieposłuszeństwo Jego natchnieniom. Proś Pana o światło Ducha Świętego, o łaskę uwolnienia się od różnych nieuporządkowanych przywiązań. Proś o łaskę wewnętrznej przemiany i o łaskę uporządkowania swojego życia wewnętrznego. Proś o łaskę uległości woli Bożej. Duchu Święty, to Ty dajesz nam poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali długo razem z Nim, nie rozumiejąc Go. Ale jedna kropla Ciebie wystarczyła, aby Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że zrozumiem Go także. Przyjdź moje pocieszenie. Przyjdź moja radości, mój pokoju, moja siła, moje światło. Przyjdź i oświeć mnie. Kropla Ciebie wystarczy mi, byś pokazał mi Jezusa takim, jakim jest. Nie proszę Cię ani o inną wiedzę, ani o inne poznanie, jak tylko o mądrość odnalezienia Jezusa i o mądrość trwania przy Nim.